Hej, tu Karolina. Dzisiaj jestem w nowym miejscu, a tak naprawdę w starym miejscu, ale mam nowe tło. Słuchajcie, przed chwilą wpadłam na to, że żeby troszeczkę urozmaicić wygląd moich filmów, mogę po prostu ustawić się w drugą stronę, bo tak jak wiecie, mam na wprost, jak wiecie lub nie wiecie, mam na wprost wejście do mojego pokoju okno, ale w tle są drzwi, które są ciemno-brązowe. I teraz stwierdziłam, że mogę raz pokazywać się z jednym tłem, raz z drugim tłem. Dajcie znać, co o nim sądzicie. Tak tutaj bardziej kwoli dygresji na początek, bo znacie mnie. Zanim film się zacznie, to ja sobie trochę jeszcze pogadam. W ogóle za mną jest na szafie przyklejona naklejka z Wielkiej Orkiestry Świątecznej. Z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która jest tutaj od lat. I jeżeli będzie to przeszkadzało, bo będzie ją widać tak minimalnie za mną, to postaram się ją zdjąć, ale próbowałam tuż przed włączeniem kamery i jest to trudniejsze niż się wydaje. Przechodząc do sedna, dzisiaj mam dla Was film o Erasmusie w Berlinie. Tak jak wiecie, byłam na dwóch Erasmusach w Hiszpanii i w Niemczech i na temat wyjazdu do Hiszpanii pojawiło się bardzo dużo filmów, była cała seria na początku tego roku. Jeżeli chodzi o Berlin, to zrobię takie Q&A, spontaniczne, gdzie odpowiadam na Wasze pytania, które zostawiliście na moim Instagramie. Mój Instagram to jest Karolina Subańska, także zachęcam Was, bo tam możecie mieć pośredni wpływ na to, co pojawia się tutaj na kanale. I po prostu nie czytałam wcześniej tych pytań, będę je na bieżąco odczytywała i starała się na nie odpowiedzieć Wam w tym filmie. Jest ich zapewne bardzo dużo, także ten film może być długi, zresztą u mnie nic nowego. Ale jeżeli zajdzie, tak jak mówiłam wcześniej, jeżeli będzie taka potrzeba, żeby zrobić dodatkowe serie, gdzie wchodzę bardziej w szczegóły takie organizacyjne, to jak najbardziej coś takiego się pojawi. Słuchajcie, nie wiem ile tutaj mam tych komentarzy. Zaraz zobaczymy. Dobra, mamy 76 komentarzy. To jest bardzo dużo, moim zdaniem, żeby odpowiedzieć w jednym filmie, ale tak jak zawsze, lecę na sam dół do najstarszych pytań i postaram się pokrótce odpowiedzieć. Pytanie pierwsze, okej, jeszcze tylko na początku. Pojawił się film o Q&A o Berlinie, o moich początkach w Berlinie i takich pierwszych wrażeniach. Także jeżeli nie odpowiem na Wasze pytanie w tym filmie, to znaczy, że prawdopodobnie odpowiedziałam na nie już wcześniej. Także tam Was oczywiście odsyłam, w opisie macie link. Także pytanie o tak znalezione mieszkanie już było. Dalej. Czy mieszkałaś w innych miastach w Niemczech? Jeśli tak, to jak oceniasz je w porównaniu do Berlina? Chodzi mi bardziej o regiony, bo Niemcy są bardzo zróżnicowanym narodem. Pozdrawiam. Również pozdrawiam. I powiem tak, zgadzam się w 100%. Niemcy są zróżnicowane i tak jak mówi się o Londynie, że nie jest to Wielka Brytania, tak ja uważam, że Berlin nie należy do Niemiec. Na pewno chodzi tutaj o styl życia i o mentalność ludzi. Berlin jest to miasto bardzo duże, wielokulturowe, jest to mieszanka wszystkiego i tak naprawdę ciężko je w jakiś sposób zdefiniować i to jest moim zdaniem największy plus tego miasta, że każdy może tam znaleźć coś dla siebie. Nigdy nie mieszkałam w innych miastach w Niemczech, aczkolwiek byłam na dwóch wymianach. Jedna wymiana to była Bawaria, to była miejscowość Ansbach, a druga to była Kolonia, także drugi koniec Niemiec, tak to przy granicy francuskiej można powiedzieć. Z tego co wiem, Niemcy poza Berlinem są zupełnie inne, o wiele bardziej konserwatywne i inaczej toczy się tam życie. Także przez to, że tam nie mieszkałam, nie jestem w stanie dać Wam pełnej odpowiedzi na to, ale jeżeli wahacie się między Berlinem a jakimś innym miastem, to trzeba wiedzieć, że na pewno to inne miasto będzie bardziej takie stereotypowo niemieckie niż Berlin. Mogę się mylić o tyle, że tak jak mówię, nie mieszkałam tam, ale na pewno nie porównujcie Berlina, jeżeli ktoś mieszkał, dajmy na to w Hamburgu, w którym ja ostatnio byłam, to jego doświadczenie na pewno będzie inne niż w przypadku Berlina. Jak załatwić takiego Erasmusa? Trudno jest się dostać na taką wymianę. Co trzeba zrobić? Na zdrowie, Kuba. Na zdrowie, Kuba, drugi raz. Co trzeba zrobić, żeby się dostać? Dziękuję i pozdrawiam. Również pozdrawiam. Jak załatwić Erasmusa? To musisz załatwić ze swoją uczelnią, na której studiujesz. Ja załatwiałam to w Szkocji. Czy jest się łatwo dostać? To oczywiście zależy od tego, jaką wybierzesz sobie destynację i jak duża jest tam, jak duża jest konkurencja. Ja nie miałam żadnego problemu, bo akurat nie było konkurencji, gdyż Szkoci, studiuję w Edynburgu na co dzień, Szkoci zazwyczaj
w ogóle nie chcą wyjeżdżać na wymiany, niewiele jest osób, które studiują języki obce i na mojej uczelni było akurat tak, że idealnie starczyło miejsc dla wszystkich zainteresowanych wyjazdem, bo szkoły mają różnie, niektórzy wysyłają jedną osobę w dane miejsce, inni pięć. Także po prostu trzeba się dowiedzieć w szkole i to wszystko zależy od indywidualnego przypadku uczelni, kierunku, uczelni partnerskiej. Także ja tutaj nie mam konkretnej rady. Ile mniej więcej miesięcznie wydawałaś na jedzenie? Ciężko jest mi to stwierdzić, bo ja sporo jeszcze przywozłam z Polski. Jeżeli widzieliście mój vlog przeprowadzkowy, miałam całą walizkę suchego jedzenia, także wszelkiego rodzaju kasze, makarony, ryże, fasole, pasaty, miałam tahini, miałam z Polski, przez co te moje wydatki miesięczne i tygodniowe nie były aż takie wysokie, ale bym miała rzucić taką liczbą, kwotą, to myślę, że byłoby to tak mniej więcej 20 euro na tydzień, czyli około 80 euro w skali miesiąca i tutaj nie wliczam żadnych kawek, lunchy, jakichkolwiek jedzeń na mieście, bo to wiadomo, czy też napojów na mieście, bo to nam oczywiście te koszty zwiększa. Także bym powiedziała 20 euro na tydzień. Czy podoba Ci się język niemiecki? Tak. Język niemiecki bardzo lubię. Teraz trochę mniej, bo spadł mi w rankingu na rzecz hiszpańskiego po moim pobycie w Madrycie, ale generalnie zawsze mówiłam, że to jest język mojej duszy, to jak wszyscy krytykowali niemiecki, to ja od dziecka bardzo go lubiłam, chodziłam do dwujęzycznej klasy, nigdy nie rozumiałam, czemu tyle osób nie lubi brzmienia właśnie języka niemieckiego, bo ja miałam wręcz odwrotne wrażenie, także ja niemiecki bardzo, bardzo lubię nadal. Czy widzisz się mieszkającą w Berlinie w przyszłości? Na ten moment, w tym momencie mojego życia nie, bardzo to było mądre, ale generalnie na jakimś etapie tak, sądzę, że Berlin jest to zazwyczaj miejsce, do którego ludzie przyjeżdżają na jakiś czas, a raczej rzadko miejsce, gdzie osiedlają się na starość, na przyszłość, zakładają rodzinę, aczkolwiek też to nie jest reguła. Ale myślę, że zdecydowanie mogłabym tam mieszkać przez jakiś czas. Tak jak wiem, że na przykład nie chciałabym mieszkać w Edynburgu, to tak wiem, że w Berlinie mogłabym pobyć przez kilka lat. Kto wie, jak się potoczy mój los. Jak przyjechałaś do Berlina, jaki był Twój poziom niemieckiego, jak to wygląda teraz? Ja w trzeciej klasie liceum zdałam certyfikat C1, certyfikat DSD, ponieważ chodziłam do dwujęzycznej klasy w liceum. I wtedy ten poziom niemieckiego był naprawdę wysoki, a przez ostatnie kilka lat trochę się zapuściło mi. I pomimo, że studiowałam niemiecki, to nie miałam takiego kontaktu z Niemcami na co dzień, nie przyjaźniłam się z Niemcami, więc trochę straciłam, ale na pewno podczas tej wymiany ten poziom się podwyższył i myślę, że teraz ten C1 gdzieś tam jestem w stanie obronić. Jak oceniasz życie w Berlinie? Powiem tak, to jest bardzo ogólne pytanie i nie umiem na nie odpowiedzieć. Oceniam na plus. Mnie się podobało, mi się tam bardzo dobrze żyło, starałam się trochę wtopić, trochę próbować żyć, jakbym rzeczywiście tam mieszkała na dłuższy czas. Chociaż w sumie no, tam 3,5 miesiąca to nie był taki znowu krótki okres. Ale oceniam je z mojego doświadczenia bardzo na plus. Czy mogłabyś porównać przynajmniej pokrótce wszystkie 4 miasta, w których mieszkałaś? Łódź, Edynburg, Madryt i Berlin. Wszystkie są stosunkowo duże, ale klimat każdego jest na pewno inny. To jest super pytanie i dostało dużo polubień na Instagramie i wiecie co? Chyba zrobię o tym osobny film, bo bardzo mnie to zainspirowało i myślę, że to byłby bardzo ciekawy temat, porównanie tych 4 miast. Kolejne pytanie jest o to, co warto zobaczyć w Berlinie. Ja wiem, że nie wyrobiłam się z moim przewodnikiem, ale gwarantuję Wam, że wrzesień, październik na 1000%, naprawdę. Pojawi się przewodnik jedzeniowy i przewodnik taki też turystyczny, można powiedzieć, lub taki lokalny. I właśnie tutaj kolejne pytanie, jakie knajpki z pysznym jedzeniem polecasz? Musiałabym się naprawdę zastanowić, bo ich jest bardzo dużo i nie chciałabym, żeby ktoś ucierpiał, ale na pewno wietnamskie jedzenie podbija Berlin i 1990 i Cat Tuong to są najcudowniejsze i plus 84 to są absolutnie genialne miejsca, które trzeba odwiedzić i Canaan z kuchnią środkowo-wschodnią. Kolejne pytanie, czy wszystkie egzaminy w sesji są po niemiecku? Szkoła, na której ja studiowałam, to było HWR, czyli Hochschule für Wirtschaft, czyli Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Prawnicza. I tam są programy po niemiecku, są też programy po angielsku, także to zależy od Ciebie. Jeżeli bierzesz przedmioty po angielsku i możesz mieć same po angielsku, to zdajesz po angielsku, a jeżeli po niemiecku, to po niemiecku. Odkryłam świat. Moje egzaminy były
miałam hiszpański po hiszpańsku, niemiecki po niemiecku, marketing po niemiecku i trzy przedmioty takie socjologiczno-politologiczne, które nie miały egzaminu, ale były prowadzone w języku angielskim. Czyli teoretycznie pół na pół, no ale hiszpański wiadomo nie liczy się, bo hiszpański był po hiszpańsku. Czy masz jakieś rady? Jak szybko odnaleźć się w nowym miejscu? Czułaś się momentami samotna, czy nie trudno było o zawarcie nowych znajomości? Powiem Wam, to już zawsze w sumie mówię w tych filmach takich związanych z wyjazdami, że ja jestem po prostu przyzwyczajona do bycia w nowych miejscach. I mnie to jakoś nie przeraża, to po pierwsze, a po drugie, ja też przyzwyczajam się do swojego towarzystwa i zupełnie mi nie przeszkadza spędzanie czasu samemu. Ale oczywiście mam momenty, kiedy czuję się samotna i ja mam taką zasadę, że po prostu daję sobie na przeczekanie na początku, bo ja wiem, że po kilku dniach będzie spoko. Co można zrobić? To na pewno gdzieś tam otworzyć się na ludzi. Ja akurat miałam kolegę ze Szkocji, który był ze mną na tej wymianie też, także miałam się do kogo odezwać, z kim się spotkać na początku, to na pewno bardzo mi pomogło. I skontaktowałam się z wieloma osobami przez internet, też parę osób, parę z Was napisało do mnie, co było dla mnie ogromną przyjemnością i niesamowitym przywilejem, że mogłam w innym, nowym miejscu poznać osoby, z którymi zbliżyłam się od razu, które gdzieś tam pomogły mi w tych pierwszych chwilach lub nawet w trakcie trwania mojej wymiany. Także Wy też nie bójcie się napisać do kogoś w internecie. Jeżeli obserwujecie kogoś, kto mieszka w danym miejscu, to uwierzcie mi, naprawdę nie ma powodu, żeby się wstydzić, bo prawie na pewno ta osoba będzie chciała się z Wami spotkać. Szczególnie jeżeli macie jakieś właśnie wspólne zainteresowania, to na pewno łączy ludzi. I tak samo, jeżeli wyjeżdżacie na wymianę studencką, to jest tyle osób, które jest w takiej samej sytuacji, że naprawdę bez problemu znajdziecie sobie bratnie duszę, bo każdy chce gdzieś tam sobie zapełnić czas i poznać nowe osoby. Nie bójcie się po prostu zagadywać i też nie bójcie się swojego własnego towarzystwa, bo bycie samemu jest super i tyle nas naprawdę uczy, ale o tym mówiłam wiele, wiele razy. Też mogę zrobić o tym film, jak polubić być samemu ze sobą. Choć też nie jest taka reguła dla każdego, po prostu taka też jest moja osobowość. Czy utrzymywałaś się jedynie z dofinansowania? Bardzo ważne pytanie, niestety... Boże, teraz się przewrócę. Niestety odpowiedź brzmi nie. I w moim przypadku byłoby to niemożliwe, niezależnie od jakichś tam indywidualnych wymagań finansowych, bo słuchajcie, naprawdę dofinansowanie moje ze Szkocji jest bardzo małe, bo to jest 280 euro. Z czego ja wiem, że dużo osób wyjeżdżających na przykład z Polski czy z Włoch dostaje około 500, 400-500 euro, także 280 to jest mało, no i absolutnie niewystarczająco, aby utrzymać się w Berlinie. Chociaż Berlin, uważam, drogim miastem nie jest, tylko że niestety właśnie z mieszkaniami jest problem, także też na to Was uczulam, jeżeli planujecie wyjazd do Berlina, to albo szukajcie akademika, albo naprawdę przygotujcie się na długie, długie poszukiwania, bo jest kryzys mieszkaniowy, ludzie nie mają gdzie mieszkać, także trochę jest dramat z tym. Czy nawiązałaś jakieś bliższe relacje z ludźmi ze studiów w Berlinie? Tak, ale nie dużo. Ja jestem osobą, która ma zawsze małe grono znajomych i przyjaciół, także poznałam kilka osób i nawiązałam bliższe kontakty z kilkoma osobami. Myślę, że powiedziałabym z trzema osobami, te osoby, o których mówię, na pewno wiedzą. Ale poznałam o wiele więcej, oczywiście. Jaki jest poziom nauki w porównaniu z Twoją macierzystą uczelnią i jaki jest stosunek Niemców do studentów z wymiany? Jeżeli chodzi o poziom nauki, to myślę, że jest zupełnie inaczej. Na pewno jest o wiele więcej przedmiotów, to na 100%, ale powiem Wam, ja byłam tak dawno temu w Edynburgu, że ja do końca nawet nie pamiętam. Ale wydaje mi się, że jest to o tyle podobne, że mój kampus i tak samo jak ta uczelnia cała to są szkoły biznesowe, więc gdzieś tam podejście jest podobne, profesorowie są częściowo teoretykami, ale wszyscy też pracują w zawodzie tak, żeby... Taka jest jakby koncepcja obydwu tych szkół. Grupy są dosyć małe, to na pewno. Co można... Na pewno jest bardziej formalne podejście tutaj, bo w Berlinie, bo wszyscy są na pani, pani. W Edynburgu jest to bardziej wyluzowane. Ale wydaje mi się, że mimo wszystko poziom tutaj w Berlinie był o wiele wyższy. Niestety, niestety. Muszę to przyznać, nauczyłam się naprawdę bardzo dużo. A druga część pytania... Zgubiłam ją. Stosunek Niemców. Też o tym mówiłam w poprzednim filmie.
Niemcy, którzy zawsze mieszkali w Niemczech, są w ogóle nie zainteresowani rozmową z Tobą na żaden temat. Natomiast ci, którzy gdzieś tam byli za granicą, są już bardziej otwarci i chętnie rozmawiają, ale nie do tego stopnia, żeby Ci zaproponować wspólne wyjście, praktycznie nigdy. Aczkolwiek zdarzyło mi się, że kilka dziewczyn gdzieś tam chciało się ze mną spotkać, ale to jest coś typu, wiecie, jedna kawa, nie żadne szukanie przyjaciół. Czy polecasz Berlin jako miejsce do zamieszkania na stałe? Wady i zalety tego miasta? Absolutnie tak, jeżeli jesteście osobami, które mają dużo jakichś kreatywnych pomysłów, czy właśnie realizujecie się w branży kreatywnej, jak najbardziej tak. Z tego co wiem, ludzie studiujący takie przedmioty bardziej, czy też kierunki bardziej ekonomiczno-biznesowe narzekają na brak pracy, ale wszelkiego rodzaju właśnie artyści, muzycy, osoby, które rozkręcają swoje własne biznesy, to jest w ogóle raj. Jeżeli chodzi o zalety, to na pewno ludzie, wielokulturowość, to ile się dzieje, scena jedzeniowa również. Jeżeli chodzi o wady, dla mnie jest trochę za dużo, ale to nie jest wada, to jest po prostu jego cecha. Wadą może być właśnie ten kryzys z mieszkaniami, bo rzeczywiście nie ma gdzie mieszkać. Ale takiego stricte bilansu sobie nie robiłam. Tak mówię, te komentarze w tym filmie bardzo mi pomogą, więc napiszcie mi koniecznie, czy chcecie takie zalety i wady wyjazdu do Berlina lub mieszkania w Berlinie, bo też po prostu dla Was takie coś bym chętnie przygotowała. Tutaj proście o podsumowanie knajpek, to będzie na pewno. W którym mieście mieszkało mi się najlepiej? To na pewno zrobię ten taki właśnie takie podsumowanie miejsc, w których mieszkałam, bo strasznie mi się ten pomysł spodobał. Następnie, najlepsze i najgorsze wspomnienie z Erasmusa. Słuchajcie, to są trudne pytania. Najgorsze wspomnienie z Erasmusa. Nie ma czegoś takiego. Absolutnie nie przytrafiło mi się nic najgorszego w trakcie tego Erasmusa, także jestem bardzo szczęśliwa. Natomiast najlepsze wspomnienie, to jest dobre pytanie. Było bardzo wiele pięknych chwil, nie było takiego momentu, w którym bym poczuła, że to jest w ogóle taki moment wow, bo byłam szczęśliwa przez ten cały czas i zawsze było super, jeżeli spędzałam, na przykład kiedy odwiedziła mnie moja rodzina, teraz kiedy przyjechała moja mama, kiedy przyjechała Julka, to wszystko były przepiękne wspomnienia, nic tak nie przychodzi mi na myśl nic konkretnego. Jacy są Berlińczycy? Jakie robią wrażenie? Jak się zachowują? Mówię, nie da się tego generalizować. Berlińczycy są przede wszystkim różnorodni. Jak wygląda kwestia rodzin? Dużo jest par i dzieci. Tak i nie. Jest dużo ludzi, którzy są takimi wolnymi ptakami, ale są dzielnice właśnie takie rodzinne. Moja dzielnica, gdzie mieszkałam, to było powiedzmy Wilmersdorf, Schöneberg. No to tam jest sporo tych rodzin. Właśnie takich cool rodzin z dziećmi. Lub też jakichś tam starszych małżeństw i właśnie moja kochana dzielnica, czyli Prenzlauer Berg, tam jest bardzo dużo takich naprawdę rodzin jak z obrazka, słuchajcie. Ale jest też wiele innych dzielnic, gdzie ludzie się, gdzie zakładają domy, także myślę, że jednak jest gdzieś ta rodzina ważna, nawet w takim szalonym mieście jak Berlin. Jacy są studenci? Pilni, olewaccy, charakter, zachowanie, wygląd. Powiem Wam, że tak mówiąc totalnie stereotypowo i na poczekaniu wymyślając dla Was odpowiedź, to powiedziałabym, że Niemcy są raczej zaangażowani w studia i przychodzą na zajęcia zazwyczaj, jeżeli jest to jakiś poważny przedmiot. Ja miałam dużo takich przedmiotów właśnie dla Erasmusów, także też nie wiem do końca. I naprawdę dbają o swój wygląd, a szczególnie mężczyźni. Naprawdę, słuchajcie, Niemcy tak przywiązują wagę do swojego wyglądu, są tak dobrze zbudowani i tacy wystylizowani, że jest to naprawdę szokujące, szczególnie w porównaniu ze Szkotami. Natomiast Niemki już troszeczkę mniej. Tutaj pytacie o kwestie ludzi bezdomnych, tak jak w dużym mieście, ale nie jest to jakieś bardzo uderzające, ale no jest to normalne zjawisko. Kwestie uprawiania sportu, czy spotykałam biegaczy? Tak, myślę, że ludzie są aktywni fizycznie, bo tak jak mówię, wszyscy dbają, wszyscy chodzą na siłownię, wszyscy po prostu, naprawdę. Znaczy, można pić wodę z kranu? Ja piłam wodę z kranu, z tego co wiem, można. Pogoda była piękna, wiem, że przed moim wyjazdem było fatalnie, a jak tylko przyjechałam na początku kwietnia, to nagle było lato. Ja miałam przez cały maj i czerwiec naprawdę lato, było przepięknie. A jeśli chodzi o to, pytacie o spędzanie czasu wolnego, bardzo dużo ludzi jest na dworze, w parkach, robią grille, pikniki, są różne festyny, ludzie siedzą w restauracjach, w knajpkach.
naprawdę życie towarzyskie i takie spełnianie się towarzyskie i takie celebrowanie naprawdę jest częścią życia codziennego. Nawet słuchajcie, na mojej ulicy, to była spokojna ulica, ale słuchajcie, przy kamienicy, na parterze, przy chodniku, ludzie wyjęli sobie stół, po prostu położyli obrus i robili sobie sobotnią kolację ze znajomymi. Tacy ludzie, nie wiem, około 60, naprawdę pięknie to wyglądało. Tutaj pytacie, czy da się przeżyć w Berlinie, znając tylko niemiecki, angielski? Jak najbardziej tak, dostawałam też o to maile. Absolutnie są osoby, które pracują w gastronomii, które nawet niemieckiego nie znają, zagadują cię po angielsku i praktycznie każdy jest się w stanie dogadać. Tak samo właśnie dużo ludzi zakłada swoje własne sklepy i tak samo nie zna niemieckiego. W szkole też jest to jak najbardziej możliwe, także nie byłoby żadnego problemu moim zdaniem. Kubeniu, trochę ciszej. Jakie miejsca, które nie są typowo turystyczne, poleciłabyś do zobaczenia w Berlinie, to mówię, muszę przygotować dla was przewodnik. I też nie wiem, bo to zależy, czy chodzi o restauracje, o bary, czy o parki. Dajcie znać, jakieś biblioteki. Jak nie przesadzić na takich wyjazdach, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy? Chcesz spróbować wszystkiego, pozwolić sobie na coś innego, więc jak w takich ciągłych wyjazdach za granicę nie przesadzić z wydatkami? Wydaje mi się, że najlepsze rzeczy wszystkie są za darmo. To brzmi strasznie banalnie, ale taka jest prawda. Jeżeli chodzi o... No, moim zdaniem najwięcej wydaje się na jedzenie i picie na mieście, zdecydowanie. A przez to, że w Niemczech można spokojnie na przykład pić sobie w miejscach publicznych, jeżeli chcecie iść na piwo, zawsze lepiej kupić sobie to piwo w sklepie i na przykład wypić je nad rzeką albo w domu, na tarasie, w parku. Opcji jest bardzo dużo, robić sobie pikniki, gotować, nie trzeba zawsze chodzić do restauracji. Warto jest szukać sobie dni, kiedy wejścia do muzeów są tańsze, są zawsze studenckie zniżki, szukać wszelkiego rodzaju eventów, większość z nich jest naprawdę za darmo, także uważam, że na pewno nie, jeżeli nie przesadzacie z chodzeniem na miasto na jedzenie, to będzie spoko, tak mi się wydaje. I tak samo ja na przykład polecam robienie zakupów spożywczych w takich warzywniakach, to są zazwyczaj tureckie warzywniaki i tam są naprawdę dobre ceny, o wiele lepsze niż w supermarketach, także też jest ważne. Czułaś się bezpiecznie mieszkając w Berlinie? Pytanie, które dostawałam bardzo, bardzo, bardzo często. Tak, absolutnie tak, ja się czuję bezpiecznie wszędzie. Powiem tak, po tym jak mieszkałam w Edynburgu, muszę przyznać, że troszeczkę może się znieczuliłam na tą... na jakieś tam zachowania na ulicy i straciłam czujność, co nie jest może najlepsze, ale powiem wam, że ja uważam, że zawsze nam się może coś stać, po pierwsze. Po drugie, też jestem ostrożna. Także nie chodzę po jakichś dziwnych dzielnicach po ciemku, ale to nie jest tak, że nie przejdę w mojej bezpiecznej okolicy w nocy, bo się boję, że wyjdzie jakiś świr, bo zawsze tak może być, nawet i w biały dzień. Ale czułam się bezpiecznie praktycznie zawsze, może ze dwa razy miałam taki moment, że tak, no fajnie byłoby, jednak tutaj parę osób się znalazło. Ale zupełnie nie ma nic niebezpiecznego w mieszkaniu w Berlinie, jeżeli znajdziecie mieszkanie w dzielnicy, która nie jest jakaś totalnie żulersko-ćpuńska, to będzie git. Czy Berlin to dobre miejsce na weekendowy wypad? Chodzi głównie o zwiedzanie, poznanie wegańskich knajpek. Tak, to jest najlepsze miejsce na świecie na weekendowy wypad. Po pierwsze, turystycznie też można w jeden dzień dużo zobaczyć. I jeżeli chodzi o jedzenie, to jest to wegański raj i koniecznie trzeba przyjechać. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. Jeżeli szukacie w ogóle tych poleceń knajp, to zapraszam was na Instagrama. Tam mam całą zakładkę Vegan Berlin, bo po prostu... to jedzenie wymagało osobnej zakładki, więc w highlightsach wyróżnionych znajdziecie dużo inspiracji, jeżeli o to chodzi. Jak najprościej znaleźć mieszkanie? Nie ma takiego sposobu, ale zawsze polecam dołączenie do grup szukania pokoju na Facebooku. Możecie do mnie nawet napisać, żebym was dodała, czy jakoś tak. Jak twoja macierzysta uczelnia wspiera studentów w wymianach? Wspiera, no jest stały kontakt, odpisują na maile, także gdyby coś tam się działo, to na pewno by mi odpisali, ale ja w ogóle się z nimi nie kontaktowałam, więc nie wiem. Jak przełamać się, podjąć decyzję o wyjeździe na wymianę, nie znając dobrze języka? Poleca rzucić się na tak zwaną głęboką wodę? Jak najbardziej tak. Jeżeli znasz podstawę angielskiego, dogadasz się, naprawdę ludzie jadą, nie znając go prawie wcale, osłuchują się, wyrabiają się i naprawdę osiągają duży sukces językowy i bawią się świetnie. Nie musisz się przełamywać, nie ma sposobu, jak się przełamać, po prostu jedź. Co ci się najbardziej spodobało w Berlinie? Wegańskie jedzenie. I to, że tam jest naprawdę miejsce dla każdego. Ma niesamowity, niesamowity klimat.
I czemu akurat Berlin? Czy zawsze to było twoje marzenie, by zjeść trochę tego państwa? Berlin, ponieważ wiedziałam, nie wiem, wiele razy byłam w Niemczech właśnie na różnych wymianach, czy też przejazdem i czułam, że nie mogłabym tam mieszkać, jakby coś mnie odrzucało. A miałam wrażenie, że Berlin, przez to, że jest tak odmienny, to będzie to. Także marzyłam o mieszkaniu w Berlinie, przez to, że też to jest wegańska stolica i tyle się dzieje w takim przemyśle, tak jak mówiłam, kreatywnym. I wiedziałam, że jeżeli Niemcy, bo musiałam jechać do kraju niemieckojęzycznego, to będzie to na 100% Berlin i absolutnie się nie rozczarowałam. Jaka jest twoja macierzysta uczelnia? To jest Edinburgh Napier University w Edynburgu, jak sama nazwa wskazuje. Jakie miałam zajęcia? Czy wam mówiłam dokładnie, jakie miałam zajęcia? To teraz wam powiem. Wszystko było do wyboru, tak jak sobie życzyłam i moja uczelnia się na to zgodziła. Miałam hiszpański, to jest biznesowy hiszpański, niemiecki i to był poziom C1, niemiecki tak samo, też biznesowy. Marketing, podstawy marketingu po niemiecku, mimo że ja robiłam marketing, chciałam poznać te pojęcia po niemiecku i miałam też 3 przedmioty po angielsku i to było History of the Host Country, czyli historia Niemiec. Następnie Work Business Society, czyli taki przedmiot politologiczno-socjologiczny. Następnie miałam ostatni, Political Economy and the Structure of Modern Society, tak mi się wydaje. I to było stricte socjologia w odniesieniu do dzisiejszych czasów. Wszystkie przedmioty były super. Tutaj pytacie się mnie o rekrutację i o rozmowę kwalifikacyjną. Nie miałam rozmowy kwalifikacyjnej. Nie miałam problemu z rekrutacją, a procedura dokumentacji zupełnie mnie nie przeszkadzała, bo tam macie tylko to learning agreement, grant agreement, musi to po prostu wysyłać, czekać na skany, maile i tak dalej. No jest trochę upierdliwe, ale zupełnie nie miałam, przynajmniej ja z moją uczelnią, z tym żadnych problemów. W jakim stopniu język niemiecki różni się od tego, którego uczymy się w szkołach? Powiem wam, że w porównaniu z kontrastem, jaki mamy w Hiszpanii, gdzie nie rozumiesz nic przez jakiś czas, bo oni mówią tak szybko, że w ogóle nauka jest do niczego niepotrzebna, wcześniejsza, nie no, śmieję się, to w Niemczech jest, myślę, łatwiej i nie wiem, jakoś nie miałam takiego momentu, że byłam w jakiejś panice, że to był taki duży kontrast. Myślę, że jakoś łatwiej jest się z niemieckim osłuchać, też Niemcy po prostu wolniej mówią. Co najbardziej zaskoczyło mnie w Berlinie? Co mnie najbardziej zaskoczyło? Kuba! Co mnie najbardziej mogło zaskoczyć w Berlinie? Nie wiem. Ja chyba jestem człowiekiem bez oczekiwań. Ja nie jechałam tworząc sobie jakiś taki obrazek Berlina, żebym rzeczywiście była totalnie zaskoczona, tylko byłam otwarta na wszystko, wiedząc, że Berlin jest wszystkim. Właśnie sobie uświadomiłam, że to sprawia, jakbym miała tutaj ucho. Tak coś mi nie pasowało, tak zaglądam w ten podgląd, no nieważne. Jaki jest stosunek Niemców do obcokrajowców w Berlinie? Bardzo dobry, bo obcokrajowców jest strasznie dużo, turystów też jest sporo. Więc jakby po prostu muszą ich akceptować, bo jest nas bardzo dużo. Ale mówię, Berlin to jest zupełnie inna rozmowa. Jak się liczy twój pobyt w Niemczech, w Uniwersytecie w Edynburgu? Liczy się, wszystko mi się liczy. Potrzebowałam 30 ECTS-ów, dostałam je. Liczy mi się każdy przedmiot, ponieważ jestem na elastycznym programie. Muszę zasłonić to, bo to mnie tak wkurza. Berlin czy Madryt wypadł korzystniej cenowo? Jeżeli chodzi o jedzenie na mieście, Berlin. Jeżeli chodzi o mieszkanie, no mi gorzej wyszedł Berlin. Jeżeli chodzi o jedzenie, podobnie? Tak mi się wydaje. W sensie jedzenie takie, spożywcze zakupy. Czy pobyt w Berlinie urozmaicił twoją dietę wegańską i czy znalazłaś tam jakieś nowe smaki i połączenia? Tak. Odkryłam pasję do pieczenia w domu. Odkryłam mnóstwo nowych azjatyckich smaków dzięki knajpom. I zrozumiałam, że nie mogę żyć bez batatów, awokado i hummusu. I robiłam sama hummus non-stop. Ale naprawdę, nowe smaki azjatyckie, nowe smaki w Kanadzie, bliskowschodnie, absolutnie była to niesamowita przygoda kulinarna. Najlepsze sposoby na naukę niemieckiego i polecasz seriale... A, Boże, to było w ogóle dwa różne pytania. Sposoby na naukę niemieckiego, podstawy w szkole, a potem mówić. Znajdźcie sobie znajomych Niemców, po prostu przełamujcie się i mówcie, bo to jest najlepsza nauka. Plus, ja zawsze polecam YouTube, seriale, bezcenne. Po niemiecku niestety nic nie znam. Jest inaczej niż w Madrycie? Zupełnie. Niebo a ziemia, inny świat, moi drodzy. Czy miałeś problemy z papierologiem, przepisaniem ocen? Zupełnie nie. Gdzie ci się bardziej podobało? W Berlinie czy w Madrycie?
nie wiem, to była zupełnie inne przeżycie. Myślę, że no Madryt na zawsze w moim sercu, tyle powiem. Jak się bawiłaś w trakcie pobytu w Niemczech? Bardzo dobrze, Janek, bardzo dobrze. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje Q&A z Berlina. Postanowiłam, że na pewno zrobię film o tym, jak żyje się w Łodzi, w Edynburgu, w Madrycie, w Berlinie. Takie super podsumowanie, koniecznie. I może pojawi się też film o jakichś tam plusach, minusach życia w Niemczech, czy jakieś typowe zachowania w Niemczech. Jak coś mi przyjdzie do głowy, to na pewno dla Was coś takiego wyprodukuję. Tymczasem żegnam się z Wami, dziękuję Wam za wszystkie komentarze, postaram się odpowiedzieć na jak najwięcej z nich. Oczywiście też będzie przewodnik po Berlinie i kulinarny przewodnik po Berlinie, także czekajcie cierpliwie. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmach na moim kanale. Pa, pa!